Dzień dobry. Dzisiaj takie szybkie ostrzeżenie, szybka informacja dotycząca szmaragdów. W ostatnim czasie, w ciągu ostatniego kwartału, co najmniej 4 razy dostarczono mi do oceny kamienie bardzo dziwne. Kamienie, które zwykle były domieszane do lotów kamieni normalnych szmaragdów, poprawianych normalnymi metodami. To są kamienie wypełniane jakimiś żywicami. Przy czym nie są to żywice typu Opticon czy Excel. Są to żywice, które wyglądają zupełnie inaczej. Przypominają bardziej jakiś klej epoksydowy. I te żywice dość łatwo wykryć. Oczywiście kamienie tego rodzaju należałoby już klasyfikować jako kompozyty. Te żywice nie dają jakichś specjalnych śladów na widmach podczerwieni, więc w ten sposób są trudne do wykrycia. Natomiast dają bardzo ładne widma ramanowskie, zmieniają widmo ramanowskie, czy może raczej widmo fotoluminescencyjne berylu i dają bardzo fajną reakcję na światło ultrafioletowe. Postaram się pokazać, o co chodzi. Oczywiście wartość tych kamieni jest niewielka. Kamienie tego rodzaju to jest maksymalnie kilkanaście dolarów za karat. Dlatego trzeba uważać, żeby nie kupić sobie tych kamieni w cenie szmaragdów niepoprawianych lub poprawianych poprzez olejowanie olejami mineralnymi. Już pokazuję, o co chodzi na przykładzie widm. Fotoluminescencyjne. Tutaj jest obraz krzywej charakterystycznej dla tych właśnie kamieni. Ta krzywa posiada pasmo, które jest niecharakterystyczne dla szmaragdów. Jeżeli w ogóle w szmaragdach naturalnych lub poprawianych innymi metodami to pasmo występuje, to ono ma bardzo małą intensywność i praktycznie tu na tym zboczu tego pasmo najwyższej intensywności, bo w ogóle nie widać. Pokażę już, jak to wygląda na widmach referencyjnych w bibliotekach widm. Tutaj mamy bazę RUF standardowo, publicznie dostępna biblioteka Beryl. On jest akurat z Salzburga, z Austrii. Tutaj mamy widmo ramanowskie, tutaj jest fotoluminescencyjne. Widać to pasmo wysokiej intensywności, tutaj jest to pasemko jedno. I tego drugiego tu już praktycznie nie ma. Tutaj jest tylko takie lekkie załamanie. Kolejne widmo UV Wisnir. Tu jest dość charakterystyczny obraz, dużo żelaza. To by świadczyło o tym, że te kamienie pochodzą z Afryki. Na tym widmie oczywiście linia chromowa. I tutaj pojawia się jakieś takie przełamanie, które nie jest charakterystyczne. Ono z reguły pojawiało się przy bardzo mocno olejowanych kamieniach, tutaj taki, szczególnie jak to były oleje syntetyczne, to wtedy tu się mogło coś pojawiać. Tu pojawia się też coś dziwnego, nie bardzo potrafię to zidentyfikować. A teraz pokażę reakcję na światło ultrafioletowe. No i przechodzimy do badania, oczywiście badanie po cichu. Włączam najpierw światło UVL. Praktycznie nie widać tutaj wyraźnej fluorescencji, może odrobinkę. Jeżeli przełączymy lampę w tryb UVS, to wyraźnie widać, że tutaj w fragmencie kamienia jest jakieś wypełnienie. Jak widać było na tym obrazie, w razie fluorescencyjnym, reakcji fluorescencyjnej, to wypełnienie jest tylko we fragmencie kamienia. Być może dlatego nie daje się to wykryć na widmach w podczerwieni. Znaczy, dałoby się to zrobić, gdyby użyć do badań mikroskopu sprzężonego ze spektrometrem w podczerwieni. W ten sposób, po prostu kładąc kamień na którąś tam facetą czy taflą, na przystawce ATR nie trafiamy w to miejsce, w którym jest wypełnienie. I dlatego na widmach dość ciężko uzyskać obraz tego wypełnienia, tej żywicy.
Tak jak mówiłem wcześniej, należy uważać, powiedzmy ceny bazowe za karat najniższej jakości szmaragdów to jest w okolicach $800. Cena bazowa kamienia w ten sposób poprawionego to jest maksymalnie 15, może $20 w przypadku bardzo, bardzo dobrej barwy. Tak jak powiedziałem wcześniej, to ktoś po prostu faszeruje ten rynek, no, miesza takie kamienie z kamieniami o wysokiej jakości i sprzedaje nieświadomym dealerom, oni później wprowadzają to na rynek. Dlatego trzeba uważać, trzeba te kamienie badać bardziej uważnie niż zwykle. A standardowe metody wykrywania tych żywic nie działają. Trzeba koniecznie sprawdzać reakcję na światło ultrafioletowe. Tutaj akurat ten kamień, który pokazałem, był wyjątkowo wyraźnie pokazywał tą reakcję. W większości kamieni VS mamy takie, nazwijmy to, duszki o barwie, o fluorescencji jasno-żółtej. Z reguły to wygląda trochę jak krzaki, no tak jakby obrazy tych szczelin wypełnionych w takich, tak właśnie świecące na bardzo, bardzo słabo na kolor żółty. Zwykle nie jest to reakcja aż tak wyraźna jak tutaj.